Także witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Agrohodowca. Jak widzicie, są przede mną nowe nabytki, a są nimi przepiórki japońskie. Takie ładne zakupiłem. Jest tutaj 64 nowe przepiórki, z tego 61 kurek i 3 kogutki dostałem w gratisie, jak kupiłem. I te starsze, co miałem u siebie w klatce, też przywiozłem. Są te starsze 22 sztuki. Pewnie zastanawiacie się, co tak mało tych starszych. A już Wam odpowiadam na to pytanie, ponieważ przyszły dwie osoby i sprzedałem w sumie 10 kurek i jednego kogutka. Ten jeden starszy kogutek został i te 3 dzisiejsze zakupiłem. Także w sumie wszystkich jest teraz 86 przepiórek. Jeszcze jedna smutna wiadomość. Jak wiozłem przepiórki, to zdechły 4 w transporcie, jak je kupowałem. Te nowe, bo te starsze są odporne. I jeszcze tutaj zdechło tych 6, jak przywiozłem. Bardzo gorąco im było. Chciało im się pić. No smutne, 10 przepiórek odeszło. No ale zostało trochę. No takie czarne kupiłem, takie brązowe, bo bardzo dobrze jajka niosą. Tak jak miałem te u siebie 22 przepiórki, czyli w sumie 21 przepiórek, jeden kogut, to było dziennie tak 16 jajek, 17, 14 jajek, 15, więc bardzo ładnie niosą się. Jeszcze tutaj im zakupiłem takie poidło i takie tutaj dobre karmidło. Karmidło na kilogram paszy, a ten poidło jest na 3 litry wody. Teraz wejdę sobie do środka i pokażę je Wam. Tu sobie odsunę te deski, bo tutaj zostawiłem, żeby nie wychodziły. Więc przepiórki bardzo ładne. Także jesteśmy już u nich. O, tutaj jeszcze jedna taka, widzicie. Nie wiem, co jej jest. A nie. Taka przytulona, skulona. Ale na pewno dojdzie do siebie. Wody im trochę wyleję jej, żeby miała trochę zimniej. Może jej gorąco jest. Tutaj, o, jedna też. No nie wiem, może były chore, choć jak kupowałem, to tego nie widziałem, bo wszystkie ładnie chodziły, ale dojdą do siebie, bo było im gorąco strasznie, jak wiozłem. Bo jest gorąco na dworze, a w tych upałach teraz OLX zablokował, jakby nie zablokował, tylko zakazał sprzedaż żywych zwierząt, jakby nie pozwala, no bo wiadomo, żeby nie zdechły, żeby nic im nie było. No ale tutaj takie dwie, ale to było jeszcze więcej takich, ale już doszły do siebie, tutaj jest chłodno. Tutaj jeszcze mają wodę z antybiotykiem im dałem, żeby zdrowe były. A słyszycie pewnie gołębie, nowe są, ale to będzie kiedy indziej o nich. Myślę, że w następnym filmie powinno być. A tutaj mają tam trochę słomy. Na końcu tutaj trochę piasku. Takiego gruzu. Będę musiał im ten gruz zgarnąć. Ja wtedy na dwór przeniosę sobie. Im tu piasku trochę dosypać. No, żeby miały warunki bardzo dobre. Ten kogucik jest na końcu. Ten czarny. I 3 takie standardowe japońskie kupiłem, bo ten był z białym krawatem. To wcześniej. No ale tak a propos przypiórek, to bardzo ładne. W sumie teraz jest 76 sztuk i 5 sobie jedna osoba zamówiła, to sprzedam jej, czyli będzie w sumie 71, więc dosyć sporo dziennie, tak powinno być po 60 jajek, po 55, wtedy nie będzie źle, ale tutaj już, o, widzicie, się dziobią, no ale mają trochę miejsca, na dwór też je wynoszę, wam pokażę, jak teraz mają na dworze. A więc to jest ta na dworze klatka, no strasznie gorąco, tak z 25 stopni powinno być bez problemu, muchy się topią tutaj. Pełno lata. Tutaj wodę mają gorąca już, ciepła, więc się nie nadaje dla nich. Ale były przedtem tutaj. Myślę, że tak pod wieczór przeniosę je, żeby sobie były na dworze. Tak na noc, bo tutaj lisy nie chodzą, nic. Wszystko jest bardzo fajnie. Nie ma żadnego zagrożenia. Tylko nakryć tutaj blachą taką. No i nic nie będzie im się stało, jakby deszcz, jak padałby, no to im nie przeszkadza, więc taka klatka, też nie wszystkie oczywiście, no żeby tutaj miały trochę miejsca. I tutaj jeszcze taka klateczka, taka zadaszenie zrobiłem, no żeby tutaj jak się, no coś się kupi, to na pewno będzie jakieś małe zwierzątka, może kaczki, zobaczymy, bo kaczek jeszcze nie ma.
Także jeszcze do środka się przeniesiemy. Słyszycie gołębie? Ja jestem tutaj znowu w środku. Sobie zakryję, bo już do nich nie wchodzę. Sobie odpoczywają. Ale już tamta widzicie. No lepiej jedna. No, także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. O, się prześlizgła, widzicie? Muszę im zatkać dlatego. Co na dzisiaj by było? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji. Ci, którzy nie subskrybują, zachęcam, żeby było do was dochodziły powiadomienia o nowych filmach. A ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!